Ja chcę wam powiedzieć, jak uwolniłam wiarę i odniosłam sukces. Przeprowadziłam się tutaj z Lublina w październiku i wtedy dowiedziałam się, że jest coś takiego w naszym państwie, że można skorzystać z takich pieniędzy na przesiedlenie się, żeby znaleźć pracę. Ale wtedy już było za późno, żebym z tych pieniędzy skorzystała, ale dowiedziałam się, że na początku roku mogę się teraz starać, tak? No i stwierdziłam, okej, staram się. Do tego trzeba było znaleźć sobie nowego pracodawcę, zarejestrować się jako osoba bezrobotna i to wszystko zrobiłam. Ale było też szereg różnych wymagań, jakie trzeba było spełnić, żeby ten wniosek przeszedł. Potrzebowałam między innymi poręczycieli, którzy te pieniądze oddali, gdybym potem nie chciała pracować. A tutaj była mowa o 7000 zł. Czas mijał. Ja wiedziałam, że pod koniec stycznia można się już o te pieniądze starać, a liczy się termin składania wniosków. Jest bardzo dużo chętnych na to. A ja jakoś bardzo późno zabrałam się za szukanie nowej pracy. I w pewnym momencie, kiedy zostały 2 dni do tego rozpoczęcia składania tych wniosków, ja zaczęłam się tak stresować, że w ogóle nie dam rady, że nie mam jeszcze poręczycieli, że nie będę prosiła ludzi z Warszawy, żeby poręczyli mi ten wniosek, bo oni będą musieli specjalnie jechać tam pod Lublin, pomóc mi w ogóle brać sobie dzień wolny. W ogóle myślałam, że to nie wyjdzie. I wiecie co, po prostu w takim już tak mi było źle. Tak się zestresowałam tym, że w ogóle powiedziałam, Boże, w ogóle w ostatniej chwili zrezygnuję z tego, dasz mi inaczej pieniądze. Wiecie, w ogóle nie wierzę, że mi dacie, nie? I powiedziałam to komuś, że zmieniam zdanie w ostatniej chwili. I usłyszałam, że w ogóle ja muszę zaufać tacie, nie? Że on nie jest takim tatą, że teraz, wiecie, nie znajdzie mi pracy w jeden dzień, bo w ogóle trzeba było wcześniej to zrobić, bo zostawiłam wszystko na ostatnią chwilę, a tak się raczej nie robi, tak nigdy nie robiłam. Ale uwierzyłam w to, że muszę się wziąć ten temat ojcostwa, tak? I tego, że on jest mi przychylny, mimo że ja na przykład zawaliłam. I wysłałam CV w 3 miejsca. Po tych 3 mailach wiedziałam, że już więcej nie będę wysyłała. I powiedziałam, tato, masz jutro dzień, żeby do mnie zadzwonić z któregoś z tych miejsc, bo ja potrzebuję pracy natychmiast. Ja już sobie wyobrażałam, jak wiecie, jestem gdzieś tam i dzwoni do mnie telefon, od numer, tak, no i dzwonią z pracy. I tak się stało. Dostałam natychmiast pracę, dlaczego? Bo wierzyłam, że ten tata jest dobry. A miałam takie doświadczenie, tak? Kogoś, kto był dla mnie dobry przez chwilę, a potem na przykład robił mnie w konia, tak? Więc w ogóle bałam się, że ten Bóg nie jest dla mnie cały czas dobry. Co z tego, że znalazłam pracę natychmiast, jak się przeprowadziłam? Wciąż miałam wątpliwości, że teraz jakby nie będzie tak dobrze jak wtedy. I wiecie co, dostałam pracę, dostałam te pieniądze i poznaję tatę, który jest mi przychylny, mimo że robię błędy i powiem wam, że zupełnie inaczej się czuję. Oddałam mu na przykład w ogóle budzenie się. Wcześniej miałam nastawione 2 budziki, żeby tylko nie zaspać do pracy, nie zaspać gdzieś tam. Teraz powiedziałam, tato, budź mnie. Ja się nigdy nie spóźniam. On mnie zawsze budzi we właściwym momencie. Czuję się jak takie dziecko, to coś ubudź mnie w ogóle. Ufam ci, nie? No i to jest super.